Problem nielegalnych składowisk odpadów dotyka wielu miast w naszym kraju. Kilka tygodni temu o takim miejscu poinformowali radni Prawa i Sprawiedliwości. Nielegalne składowisko mieści się na ulicy Ofiar Firleja. Miasto zabezpieczyło teren i zwróciło się do Ministerstwa Klimatu i Środowiska o pieniądze na usunięcie odpadów. Na najbliższej sesji radni mają otrzymać propozycję zmian w budżecie, w których zagwarantowane zostaną środki na ten cel, bo sytuacja wymaga szybkich działań. Dzikie, półlegalne składowiska to zmora naszego kraju. Główny Inspektorat Ochrony Środowiska tylko w 2021 roku pokazał dane, z których jasno wynika, że 434 składowiska tego typu znajdują się w naszym kraju. Ten sam inspektorat pokazał dane, rekordowe dane z 2018 znowu roku, gdzie wydał zezwolenia na przywóz tych śmieci, uwaga, w ilości 343 tysięcy ton. Więc jesteśmy Eldorado, śmietnikiem Eldorado dla koncernów, dla firm z zachodniej Europy. To nie koniec, bowiem jak przedstawia Konfederacja, kolejne nielegalne składowisko mieści się przy ulicy Wielkopolskiej. Komunikat w tej sprawie trafił do Urzędu Miejskiego 5 maja 2022 roku. Pismo pochodziło od Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Z komunikatu wynika, że na terenie posesji znajdowały się odpady tworzyw sztucznych oraz opakowania po substancjach chemicznych, mauzery oraz 200-litrowe beczki z substancją niewiadomego pochodzenia. Zajączkowska-Hernik skrytykowała prezydenta za brak informacji i przede wszystkim podjętych działań w tej sprawie. Do zarzutów odniósł się Radosław Witkowski, prezydent Radomia, w porannej rozmowie Radia Rekord i Telewizji Dami. W pierwszej kolejności należy, i tym się zajmujemy, należy ustalić, do kogo należą te odpady, bo dziś nie możemy tak swobodnie sobie działać, tylko bo to obciążałoby nasz budżet. Członkowie partii zwrócili też uwagę na to, że miasto nie daje obecnie możliwości zgłoszenia nielegalnych wysypisk. Jeszcze parę miesięcy temu, jeszcze w marcu tego roku, co można znaleźć w archiwach internetowych, w tej dokładnie sekcji była opcja, formularz internetowy, zgłoś nielegalne wysypisko śmieci. I była tam informacja, że miasto wtedy zajmie się takimi odpadami. Konfederacja ma nadzieję, że nielegalne składowisko odpadów zarówno na ulicy Ofiar Firleja, jak i ulicy Wielkopolskiej zostanie szybko usunięte.